Dzień dobry, Robert Rien z tej strony. Ja jestem inicjatorem uznania rzeki Odry za osobę prawną. Należę do plemienia Odry, przez które przewinęły się setki osób i jest wciąż grono osób, które bardzo aktywnie działa w tym plemieniu Odry. I właśnie teraz szykujemy do Państwa największą kampanię w Polsce na rzecz uznania części dzikiej natury za osobę, za osobowość prawną. To 50 wydarzeń, 50 przepływów, 50 opowieści. Setki historii. Bardzo zapraszam. Każdego dnia o 19. My działamy od roku i 6 miesięcy, od czasu katastrofy na Odrze, podczas której zginęły miliony ryb, małży, ślimaków, a sama Odra stanęła na progu przetrwania. Chcieliśmy założyć fundację Osoba Odra, ale sąd nam odmówił. Uznał, że nie mamy prawa zakładać takiej fundacji, ponieważ chcemy zmieniać prawo. I taka jest rzeczywistość, że my chcemy wpłynąć na prawo. Chcemy, żeby prawo było bardziej podmiotowe wobec części dzikiej natury. Sąd uznał, że taki cel, jak uznawanie rzek za osoby prawne, stoi w sprzeczności z polskim prawem. Co dziwi, ponieważ moja fundacja szamanizmu, która była formalną organizatorką Wielkiego Marszu dla Odry, ma w swoim statucie zapis uznanie rzek za osoby prawne. I sąd ten zapis uznał, wpisując do KRS-u. Więc traktujemy te decyzje politycznie i mamy też świadomość, że jako plemię Odry na początku musimy przejść proces jako grupa nieformalna, wolontariuszek, wolontariuszy, aktywistek, aktywistów, przez który w przyszłości przejdzie rzeka Odra. Ale żebyście Państwo wiedzieli, działamy zupełnie bez żadnych środków, nie mamy nic. Nie mamy systemowego wsparcia, nie możemy starać się o 1%, nie możemy pisać grantów, nie możemy pisać projektów. Miesiąc za miesiącem podejmujemy często ogromny wolontariacki wysiłek, żeby zabierać głos w imieniu Odry, żeby zmieniać debatę w Polsce, żeby głośno i wyraźnie i wprost, bez wstydu, odważnie mówić o tym, że nie tylko my ludzie istniejemy tutaj jako podmioty. Mówić wprost, że nie tylko zwierzęta czują i żyją i mają prawa, ale że dotyczy to również natury, że rzeka jest bytem, istotą, kimś więcej niż osoba, który mieści w swoim ciele i daje życie wielu innym osobom. I potrzebujemy pomocy, potrzebujemy bardzo wsparcia. I ja bardzo, bardzo proszę. Ku jasności, nie jest to wsparcie dla mnie, nie zbieram pieniędzy dla siebie, ale potrzebujemy wsparcia dla rzeki, dla działania na rzecz rzeki. Proszę o wsparcie naszej zrzutki, dowolną, wybraną przez siebie kwotą. Jeśli możesz, podziel się proszę, a my dalej będziemy robić swoje. Jeśli nie możesz wesprzeć, ale możesz na przykład udostępnić link do zrzutki, przesłać go komuś, to też bardzo o to proszę. Dziękuję. I do zobaczenia 1 stycznia o 19, kiedy nastąpi pierwszy przepływ z 50, bardzo wyjątkowy i ważny, ponieważ będzie to głos, który zabierze naraz kilkadziesiąt osób, wypowiadając manifest w imieniu rzeki. Do zobaczenia. Dziękuję, że tu jesteś.